Jacek Tartowski w przedszkolu miejskim numer 2. Bardzo cieszymy się, że dzieci i Państwo zagościliście u nas. Nie można być szkodliwy i niestety tego stwora próżno szukać w zoologii, bo górne części krzyża z dwoma różnymi rogami. I co ważne, identyczne herbu rogara na kamerze jest. I też wielki wodą życia go obdarza. Zimą często skuta lodem, latem rajem dla wędkarza. Czasem jednak bywa groźna i dobytek ludziom niszczy. Tych powodzi było wiele, a i nieszczęśliwych jeszcze. Jeszcze teraz na smutny przyda się nam.
zapracowany, ma dużo spraw na głowie, żeby nic z naszych próśb nie uleciało, bo na ręce składamy. Przed chwilą mieliśmy spotkanie z jedną z niemieckich firm, która być może pomoże nam z tym, co było tutaj bardzo słuszne, mianowicie z truciem tego naszego powietrza. To jest temat, z którym musimy sobie jakoś poradzić i szukamy tej pomocy. Podobał mi się temat Centrum Nauki. Tu wam się mogę pochwalić, że w tej chwili projektujemy taki park nauki i będzie to drugi tapi po funkcjonującym parku Lema w Krakowie, gdzie wezmę i powieszę u siebie w pokoju pracy. Dobrze? Żebym o tych wszystkich rzeczach pamiętał. Zgoda? Nadmiar wrażeń, jakie dzisiaj wyniosłem stąd, no, będzie bardzo duży. Do tego stopnia, że na wszelki wypadek poprosiłem żonę, żeby była w pobliżu, żebym jak jest zaszedł do domu spokojnie, bo sobie wyobraźcie, po pierwsze, ja kiedyś chodziłem do tego przedszkola. Ja byłem dwa pół wieku. Tyle było, że to przedszkole nazywało się Ochronka wtedy. Ochronka. I prowadziły to siostry zakonnice Józefi